Myślę, że mecz w Suwałkach z Wigrami to był taki dla nas kop do przodu i tam jakby wszystko się zaczęło. I po serii, długiej serii bez wygranej, bodajże 8 meczów, to zwycięstwo tam pozwoliło nam trochę uwierzyć w siebie i też, że możemy zagrać o coś więcej i powalczyć jeszcze w tej lidze, więc myślę, że to taki ten mecz. Bo wtedy przyjmowaliśmy ten zespół i tak naprawdę z zespołem sobie powiedzieliśmy w szatni, że ten mecz na Wigrach będzie naprawdę bardzo ważnym meczem, bo wiedzieliśmy w danym momencie, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu się znaleźliśmy i przede wszystkim jedziemy do Suwałk po zwycięstwo i tam musimy wygrać jako zespół, jako cały team i dokonaliśmy i to zrobiliśmy. Ja myślę, że tak naprawdę wtedy zespół gdzieś tam w to uwierzył, od tego momentu też gdzieś tam się fajnie zjednaliśmy i co mecz pokazywaliśmy, że faktycznie gramy jako zespół i to jest takie kluczowe, najważniejsze. Bardzo dobrze nam się współpracuje i gdzieś tam na co dzień bardzo dużo ze sobą rozmawiamy, fajnie współpracujemy ze sobą, wzajemnie się gdzieś tam słuchamy i szanujemy. Dlatego to tak wyszło spontanicznie i ja myślę, że to są właśnie takie momenty, które tym bardziej gdzieś tam pokazują i jednoczą. Teraz puszczenie Połomice, rywal na pewno niewygodny, pamiętamy ten mecz w Niepołomicach, szczególnie tą pierwszą połowę, ale też te ostatnie spotkania Puszczy, no, pokonali Wartę Poznań. Jak Ty ich odbierasz? Jesteście już bodajże po analizie, jaka Twoja ocena tego rywala? No na pewno jest to ciężka drużyna do gry i grają bardzo agresywnie, walczą, nie odstawiają nogi, nie zostawiają miejsca do gry, także na pewno to będzie ciężki mecz. Myślę też, że to nie będzie zbyt piękne widowisko, głównie mecz walki. W środku, myślę, pola to się rozegra wszystko i myślę, że jeden, dwa stałe fragmenty mogą przesądzić o wyniku. Zespół bardzo niewygodny, zespół dobrze zorganizowany w defensywie, bardzo groźny przy stałych fragmentach gry, przy gdzieś tam kontratakach. Także tutaj robiliśmy dzisiaj analizę zespołu, przekazywaliśmy informacje drużynie, na co musimy zwrócić uwagę, w jakich elementach są groźni, niebezpieczni, gdzie ewentualnie są jakieś takie słabsze strony, które możemy wykorzystać. Natomiast no, zespół, który tak naprawdę na wyjazdach punktuje najlepiej w lidze, bo na 40 punktów, które zdobył, 30 zdobył na wyjazdach, więc zdajemy sobie sprawę z tego, że czeka nas na pewno bardzo trudny mecz. Przyjeżdża zespół, który jest, tak jak wcześniej powiedziałem, jest bardzo dobrze zorganizowany. Jest niebezpieczny, naprawdę nieobliczalny i spodziewamy się trudnego meczu, natomiast jesteśmy przekonani, że jak zagramy tak, jak do tej pory się tam przyzwyczailiśmy, to powinniśmy schodzić zadowoleni. Wiadomo, że wychodzimy i każdy tutaj mecz traktujemy w kategorii meczu o 3 punkty. Natomiast wiadomo, piłka jest piłką i wszystko gdzieś tam weryfikuje boisko. Myślę, że kwestia jest tego, że przede wszystkim gram. W którym klubie nie byłem, jeżeli tylko grałem, to te szanse wykorzystywałem w miarę. I te liczby zawsze gdzieś były. No. Także myślę, że to jest główna kwestia. No, myślę, że styl drużyny jest ofensywny, gramy fajnie do przodu i też to jest dla mnie dobre jako napastnika. Jest sporo wrzutek, i Łukasz Moneta i Seba Steblecki i Grzeszczu kreują sporo tych sytuacji, także no, pozostaje mi tylko być w tym polu karnym i kończyć akcję. Zawodnik jak gra, jak strzela bramki, łapie pewność siebie i na pewno to zdecydowanie gdzieś tam decyduje o tym, że faktycznie strzela te bramki.